Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na wojnie. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. A na tej wojnie wzmocnienie Grad Strzał, czyli takie najstarsze z najstarszych, takie co go to najstarsi Indianie nie pamiętają. Dobra, tu sobie przesuniemy tu sobie wyłączymy czata i zobaczymy, co my tu mamy. Fioletowy froncik, Francja elegancja, czyli można żółtymi przyatakować. Nie takie straszne te, ile nam jeszcze ataków zostało? 47, więc trzeba będzie resetować. Im zostało 32. Niestety mamy 6 ataków w plecy, bo jednemu z naszych członków, tutaj tak bym to powiedział, zablokowali konto, a że w sobotę ani w niedzielę go nie odblokują, więc pewnie dopiero jutro się okaże. Więc już na dzień dobry mamy 6 ataków w plecy. Ja bym zaczął od tej panny. Mega fajna postać. Sam bym chciał tak na tej wojnie być ustawionym, ale nie jestem. Zróbmy to raz, dwa, trzy i cztery. I do tego dane o wrogu. Myślę. Co by tu można było zrobić? I zagram trochę inaczej niż normalnie. W ogóle Burst jest dobrym remedium na Alfrikę. Dobrze, tak możemy pojechać. Chyba że Gulinburstiemu damy najszybszą manę, bo jemu się chyba bardziej przyda. Może tak. Nie ma co sapać, trzeba się po głowie drapać. O, Pablos zrobił jeden punkt. Właśnie na Pablosie zrobili jeden punkt, to dobrze, oby tak dalej. No i chyba mamy po Alfrikę na dzień dobry. Świetnie. Tak rozpoczynać to ja bardzo lubię grę. Ho, 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 ho. Co tu się wydarzyło? Oślepimy, ciach, ciach. Jeszcze tu widzę, nie poszło, ale tu się nie ma co cieszyć, bo przy mono po kolorze to nas tu wszystko może spotkać. Wprawdzie został nam tylko jeden atak taki poważniejszy u przeciwnika, znaczy jest na postać atakująca. Ruben coś tam robi, ale chyba bardziej łaskocze. 215 to nie jest za dużo. Ale faktycznie tu może być jeszcze lipa, bo gracz strzał nas może tutaj lekko powalić, bo on nam przecież będzie zabierał właśnie dosyć dużo energii. Dawaj żółtego! Cały żółty już wykorzystałem. Hello! Nie rób mi tego, gro! No właśnie! Co tu się dzieje? No nie może? No daj! Słuchaj, to z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że jakiś żółty powinien wpaść! Niech on wpadnie w końcu. No dobra. Coś tu żółtego jest, ale było ciepło przez moment. Poczekajcie. Uhuhu, tutaj dalej robią swoje. To zrobimy raz. Ile mu zostało? 1173. Minus 50 obrażeń wynikających z efektów statusu. To zrobimy jeszcze tak. Tak i tak. No dobra, poszło. Jakoś się udało. Ale tam było gorąco. Dobrze, że ten cały środek wyciągnąłem, bo by nie pojechali jak szmatę zwykłą. Okej, teraz by się przydało jakiegoś żółtego dorwać. To bym poszedł monokolorem fioletowym dla odmiany. Skoro już raz tak poszedłem. Ach, tu druga Alfrika, ale jej nie. Aha, ona słabsza. To dobrze, że w tamtą wszedłem. I chyba więcej Alfrik tutaj nie ma. Jeszcze tu jest jakaś. Ale też słabsza. Ale bardzo podobna do tamtej. Trochę słabsza, bo nie ma tutaj ataku. Tam był John, a tu jest lecząca. No nie ma to znaczenia. Mniejsza z powyższym. 4800, 4700. Monokolorem fioletowym. Tu bym sobie poszedł monokolorem fioletowym. Raz,
2, 3, 4. Gotowe? Nie, nie tu bym poszedł sobie. Tam jest trudniejszy. Instynkt mi każe iść na łatwiejszego, ale ten jest trudniejszy. Bo tu jeszcze jest ta menda obok. Co to robi? Niefajne rzeczy. W sensie nie pozwala się trafić umiejętnością specjalną, kiedy my ją chcemy trafić umiejętnością specjalną. Właśnie. Taka ona jest. Okej, okay, no nie ma co. Będzie to będzie. Co będzie, to będzie. Tu trzeba podciągnąć ninja, jak widzicie, dostałem fioletową. Muszę ją trochę podciągnąć. I ninja fioletową damy sobie tutaj. Dobra. Do walki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 6 klocków fioletowych ściągnę za jednym zamachem, zrobiąc tak. Ciach, ciach. Świetnie. Ściągniemy też tego pana, będziemy mieli go z głowy. Teraz tę pannicę dobrze by było ściągnąć. Uuu, sucz jedna. Nieładnie z jej strony. Ta cimenda, no. Mnie zaskoczyła i trochę namieszała, bo plan był zupełnie zgoła inny, bym chciał powiedzieć. No ale dobra, lecimy dalej. Tu już nic nie zrobimy, niestety odpali się teraz Kadilen, ale czy nam to coś zmienia? Nie zmienia nam to nic kompletnie. Czy ta robi uniki też? Przebicie. Ta się przebija. To my się... Kadile, no kurde, akurat tą małpę chciałem trafić i zobaczcie. Z niej nie ściągnęło statusów. Ile ona ma? 1206. Nie mam opcji, żebym aż tak pociągnął. Więc przerzucamy się na tą wieśniarę, żeby chociaż jedną postać mieć mniej. Licząc się z tym, że ten nas trafi, ale pewnie nie za dużo nam zrobi kuku. Bardziej się boję tutaj tego strzała. 1006, dobrze. Całe szczęście, że zaatakowała tą moją dosyć mocną postać. Ok, raz. Styknęło. No dobra, to szukamy teraz fioletu. Nie atakując niebieskiego. Poczekamy, aż mu zejdzie wzmocnienie obrony, co już się niniejszym stało. I teraz można dokończyć dzieła zagłady, jeszcze się lecząc po drodze. No dobra, dwa monoataki. Aha, dobra, to jeszcze nie koniec tej historii. Przecież zapomnieliśmy, że magnet jest mistrz uników. I pewnie tu jeszcze zdąży mnie walnąć umiejętnością specjalną. Nie, na szczęście nie. Udało się. Dwa ataki mamy za sobą. Teraz byśmy chcieli pójść kolorem czerwonym. Kogo można pójść kolorem czerwonym? Można w Alf... I na pewno nie będzie to Alfrika. Alfrika trzeba atakować kolorem żółtym, zdecydowanie. I może jeszcze drugim ją zaatakuje, zobaczę. Czerwony, czerwony, czerwony. I potrzebujemy mieć zieleń. Na pewno jakiegoś Krampusa zaatakuje, bo oni też potrafią nieźle namieszać. I tego pewnie sobie wezmę tego za chwilę, ale to weźmiemy tam. Czerwonym. Czy w czerwonym mam ściąganie? Nie. Dobra. Kolejna trudna postać, ale trudno. Chcemy wygrać, musimy brać trudne postacie. Raz. Dwa. Trzy. Tu widzicie, że też Russell się wbił do mnie. W takim sensie, że zrobiony jest. A, ja mam 3 zrobione tutaj sabinki. Super, już nawet zapomniałem o tym. Zobaczmy, jak idą. Jak idą oddziały. Tu by mi się przydało jeszcze podciągnąć drugiego, ale okej. Okay. No dobra. Jedziemy. Na początek całkiem nieźle.
ale mogło być troszkę lepiej. Nie powiem, że nie. Zrobimy to tak. Tu mamy jakąś szansę. Szansę są zawsze. O, właśnie, taką takiej szansy szukałem. Bo prawdopodobnie wywalimy Kadilen i pozbędziemy się też kolejnej postaci. Czyli tej zacnej pani trucicielki, bo ona lubi tam sobie pomieszać trochę. Tu by się przydał czerwony, ale to by było za dużo już i za dobrze. Tak coś mnie się wydaje. Więc nie ma co liczyć na aż takie duże szczęście. Walą mi tu Russella. Okej. Czy mój Russell przetrzyma? No jak w niego teraz nie walnie John, to powinien wytrzymać. Ale właśnie w niego John walnął. Co mnie jakoś nie dziwi. Dobra, my się tutaj uleczmy na wszelki wielki. Wprawdzie mało, bo ona nam kradnie. Jest złodziejaszkiem malutkim. Świetnie. To jest bardzo dobra wiadomość. Dlaczegoż to? Otóż dlatego, że po pierwsze osłabimy przeciw czerwonemu obronę. Po drugie rozwalimy to tak i dowalimy naszym Azlarem, ładując od razu sobie fioletową. No tam jeszcze przeżywa coś? Nie przeżywa, dobra. Okej, została nam tylko jedna postać. U nas cztery. Więc mamy lekką przewagę. I pozostaje nam tę przewagę i mniej nie więcej tylko wykorzystać. Ona tu jeszcze wprawdzie będzie coś tam próbowała, ale z tymi atakami po 153 tam nie za dużo zdziała. W ogóle dobrze by było jej nie ładować mimo wszystko. Otóż to. Znowu się naładowała? Co on tak szybko się ładuje? Mamy kradnie pewnie jakieś inne dziadostwo. Na ile tur ona to ma to dziadostwo? Na dwie tury. Dobra, to poczekajmy sobie z dwie tury. Żółty. I to tak zrobimy. Niech ona zejdzie. Dobra. Trio z Rio. Kończy ten bal. Francja elegancja. Jak się wie, co się robi, to się robi, co się wie. Okej, okay, trzy ataki za nami. Został nam zielony. Tu gdzieś wybraliśmy jakiegoś dobrego oponenta do koloru zielonego. To był ten chyba z Krampusem. Też potężny przeciwnik. No ale nie możemy brać leszczy. I zrobimy to raz, dwa. To jest podobna sytuacja, mam w czerwonym jak i w zielonym. Czyli mam postać, która obniża kolor, plus dwóch snajperów, ewentualnie trzech snajperów. Tam mam dwóch snajperów i na koniec Azlara. Tu mam takich dwóch snajperów plus trzeci Zok. Pseudo-snajper to też jest fajny. Właśnie zestaw też na Alfrikę, bo wtedy można Alfrikę spowodować, że ona się nie załaduje. Więc to też jest spoko. Dane o wrogu jeszcze zobaczmy. Tu też by się przydało ściągać z niego, ale walił to pies. Zmienimy na pewno sobie. A nie, tutaj mamy dobrze oddziały zrobione. I tak samo będę generalnie chciał w żółtym zrobić, bo już czeka cały czas, jak wiecie, na strzałki. Już mam chyba z cztery te strzałki zebrałem. Czeka Leonidas, który też będzie obniżał żółty, więc będzie dosłownie kopia tych trzech kolorów. Dwóch. I co my mamy z zielonym? No coś tu mamy z zielonym. Na początek weźmy tego. Szkoda, że nie z drugiej strony, żeby Krampusa trochę walić. Walić Krampusa! Niech wraca do USA. Ten mi zaraz zwalnie kontrę niestety na wszystkich i to jest minusik. Co ja tu mogę zrobić? Tu mogę liczyć na to, że wejdzie zielony i on wszedł. No i zobaczymy, czy te klocki wystarczą, żeby go pocisnąć. Oczywiście, w pierwszej kolejności powinienem zdjąć tę pannę, ale ona robi uników 20%, co znaczy, że robi uników 80%. Gadaliśmy na ten temat już kilka razy, więc się przerzucam na tę stronę i próbuję wyniszczyć tych jegomości. Dobra. Na wszelki wypadek dajmy sobie tak i dajmy sobie tak. Wykończmy tego Wacława. Dobrosława. I lećmy dalej w poszukiwaniu szczęścia. On unik zrobił. Nieładnie z jego strony, ale na szczęście sam się
walnął, bo unik się robi od uderzenia, a nie od umiejętności, na którą się próbuje nałożyć. No i oczywiście tu panna dosyć mocno walnie, ale ponieważ nie ma po niej kto dobijać, to nie za wiele krzywdy nam zrobi. Teraz tak, ja bym sobie tu w ogóle poczekał. I ile tam tur ma ten Krampus? Jeszcze dwie, to nie ma w ogóle co tutaj histeryzować. Będę sobie ściągał kolory, może akurat wejdzie jakiś ładny, chociaż tutaj widzę, że dosyć mocno obrywam, ale to pewnie strzałki robią taką robotę. No właśnie. I teraz mamy raz. No, mówiłem, zobaczcie, unik zrobiony. Ona bardzo dużo uników robi, ta postać. Jest przekoksowaną postacią. Raz, że ma super staty, dwa, że ma super umiejętności, trzy, że robi super uniki. To jest jakiś kosmos. Ale nie, trzeba znerfić tę Lurię. Nigdy im tego nie wybaczę. Okej. Tak, zobaczmy. Ile nam uników zrobi panna wesoła? Pierwszy wszedł. Teraz jak na złość nie będzie robiła uników. Ej, już proszę, pierwszy unik. Tutaj weszło. I tutaj weszło. Super. Czyli tylko trzy uniki chyba zrobiła w tej rundzie. Nieźle, jak na nią. Teraz możemy pójść kolorem niebieskim, czyli swoim najsłabszym kolorem, najsłabszy z najsłabszych, jakie mam. Nie mam słabszego koloru od koloru niebieskiego, więc muszę tu znaleźć jakiegoś potencjalnego leszcza, którego będę mógł rozłożyć. Znaczy takiego leszcza, nie leszcza, bo to... nie chciałbym ich nazywać leszczami. No to na pewno nie jest to leszcz. Burza, ale nic innego nie widzę. No dobra. Kreks, peks, feks. Muszę jego zaatakować, choć nie chcę. Ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Raz. Dwa. Trzy i cztery. Gotowe, dane. Bez znaczenia większego. Weźmiemy ściąganie z siebie, bo ich ma mocniejszych. 29 jest ok. Ninja jest tutaj dobrze. Mamy dane tutaj. No dobra. Do boju. Od pewnego czasu te wojny nawet się w miarę układają. To jest super. Ale... mogłyby się układać bardziej. Na przykład teraz mogłoby się ułożyć tutaj niebieski. W glębę. To było fantastyczne. No, się nie ułożyło. Mogłoby się ułożyć tutaj, ale też się nic nie ułoży. Kurde, belek! No właśnie. Tu mi wejdzie niebieski elegancko w nich. Czy mi to coś załaduje? Coś mi załaduje, ale co? Czy Glenda robi uniki? Nie, ma opór. Czy ta robi uniki? Robi uniki. Ten dosyć mocno też walnie. Ureusz. To może spróbujmy jego. Czy się uda, czy się nie uda? Udało się. Dobrze. To się podleczmy, skoro się udało. Szukajmy dalej niebieskiego. Ściągając miliony klocków w każdym kolorze, ale na szczęście nie odpali też nam front. To jest dobrze. Tu niestety odpali nam prawa strona i ona osłoni trochę mojego przeciwnika przed moim atakiem kolejnym. Ale mówi się trudno. Cholera jasna, spódnica ciasna. Co wejdzie? Weszły obydwa. Świetnie. Ładujmy. Raz. Dwa. Tu przynajmniej wejdziemy. No i mamy chyba czerwoną pannę załatwioną. I chyba też Glendę załatwimy. No muszę przyznać, że te klocki układają mi się bardzo przyzwoicie dzisiaj. Nie tak oczywiście. To nie są takie proste wygrane, ale jak trochę pomyśleć, pomurzyć, to wychodzi to suma summarum całkiem nieźle. Trochę fioletem go pojedziemy. Może jakiś niebieski wejdzie.
Okej. Okej, zrobimy tak. Liczyłem, że coś będzie lepszego. Ale nie ma. A co było? A nie, jest niepisze się w rejestru. Dawaj niebieskiego. Jest. Jest i on, ten jeden niebieski klocek. 29 punktów potrzebuje zabrać. I uczynię to niniejszym w okamgnieniu. Ene due rabe. Vela zjada żabę. Ciach. 5 ataków do przodu. I teraz mamy atak 6, jak zwykle dylemat, bo nie mam 6 koloru. Nikt z nas nie ma, ale ja nie mam go najbardziej. Tu się zawsze mylę, malicna. Na pewno nie wejdę, jeżeli użyję żółtego, to nie wejdę tutaj. Tego mogę być pewny. Co ja tu bym mógł? Tutaj jest spoko, ale jest ta cholerna Linderbreak. I to jest minusik, bo ja w żółtym nie będę miał możliwości zawalczenia. Tu jest Heimdall. Jest Gefion. Gdzie my tu jeszcze mamy coś ciekawego? Właściwie to każda postać jest ciekawa. Kurde, może w tego jednak spróbuję ściągnąć tą Alfrikę, no... To jest dosyć trudny przeciwnik, w sensie takim, że no jak Alfrika odpali, to będzie bida z nędzą. Tak, ale ta Alfrika jest mocniejsza. Spróbuję, no zobaczymy. 5 ataków poszło do przodu. Pocisnę monokolorem, wejdzie to wejdzie, nie wejdzie to będę w czarnej rozpaczy. Niech mi ktoś wybaczy. A, i to nawet jeszcze tak muszę, czyli muszę dwa katusze. 5 jest do przodu. Nie ma tragedii, zostajemy w takim wymiarze, lecimy licząc na szczęście, trzymajcie kciuki. Bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak się podobno mówi. I tak właściwie jest. Ależ my chcemy to zrobić dobrze, tylko niech ona nam tam nie odpala jeszcze, niech ona nie robi nam... Sikusa. Czy to wystarczy? O nie! Nie! O, co to było? Co to było, moi mili? Ledwo to przeżyłem. Dramat w 5 aktach. No dobra, najważniejsze, że jedna postać poszła się czochrać. Fu! Dobra, to robimy tutaj, tak? I miejmy nadzieję, że tą żółtą też wykończymy. I że wykończymy też tę postać. Bo jeśli to się uda, to jesteśmy w domu. No to powiem wam, że mega atak. Warto było zaryzykować, czasami warto takie kroki podejmować, jak widzicie. Ryzyk fizyk, nie ma co być miękką pałką, tylko trzeba próbować rozwalać mocnych przeciwników i dostawać za nie wcale nie tak dużo punktów. Najlepsi atakujący. Dawno nie byłem na pierwszym miejscu, gdzieś tam zawsze w okolicy trójki w tych ostatnich. 319 to bardzo dobry atak. Zobaczymy, jak pójdzie naszym przeciwnikom. No, musimy wyrobić, pamiętajcie, 300 punktów więcej, bo mamy 300 punktów w plecy na dzień dobry. Oni jeszcze wprawdzie prowadzą, mają 29 ataków, a my mamy 41, czyli 12 ataków więcej. No, 12 ataków więcej, tylko 300 różnicy. To jest szansa, żeby tą przewagę sobie wyrobić, ale oni są teraz w lepszej sytuacji. Bo my dochodzimy do ich najtrudniejszych postaci, a oni nas zresetują, czyli będą mieli łatwą zagryweczkę. Jeszcze sobie zobaczmy, jak tam moja obrona się spisuje, czy mnie na raz biorą. Tutaj wzięli mnie na raz. No z tymi wojnami tak jest. Raz biorą mnie na raz, a raz biorą mnie na 10 razy. Tu proszę bardzo, na 2 razy. Jak już biorą na 2 razy, to znaczy, że macie dobrą obronę, ale nigdy nie sugerujcie się jedną wojną. Przynajmniej w 3 to sprawdźcie. Tutaj też na raz, bo ja mam takie wojny. O, na Abelardzie, zobaczcie, 0 punktów. A była otwarta. Czyli 2 razy na raz i raz na 2 razy, czyli nie najlepiej. A na ostatniej wojnie, na której sprawdzałem, na przykład atakowali mnie po 3 razy. Więc jeszcze raz powtarzam, nie ma reguły. Chociaż ja nie uważam, żeby na przykład moja obrona była świetna, bo mam Magniego na froncie. Wprawdzie w kostiumie i przełamanego, ale to dalej jest tylko Magni. No dobra, poczekajmy 2,5 godziny i zobaczmy, co tu się wydarzy. No, tym razem jednak porażka, to często tak się zdarza, że jak ja oddam 6 idealnych ataków, to niestety
gdzieś tam w dupę dostajemy. No tutaj 7 ataków nieoddanych u nas, one jednak zaważyły, bo to było do ogarnięcia. Myślę, że jakby te 7 ataków zeszło i one by poszły dobrze, to można by tutaj spokojnie te 300 punktów, tam 290 ogarnąć. No ale dobra, no co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, więc nie ma co o tym gadać. Oni, widzę, już byli po reseciku u nas, przed nami, przed nimi jeszcze duży resecik. Mówi się trudno, nie można wygrywać każdej wojny, a ostatnie idą nam chyba nawet całkiem nieźle, więc trzymajmy kciuki, oby kolejne były wygrane. A jak tam u Was wygraliście wojnę? Napiszcie mi w komentarzach. Dzięki, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.